Naszej corocznej Wigilii. Chciałbym w imieniu całego środowiska złożyć nam wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj prawdopodobnie dla wielu z nas pierwsza Wigilia, bo to jest tydzień taki wigilijny. Spotykamy się przy różnych okazjach. Tutaj mam nadzieję, przepraszam, nie powitałem księdza Stanisława, gdzieś się schował. Bliżej proszę, proszę księdza. Chodź. Tak jest, ksiądz Stanisław się chował. Stella Maris w tym tygodniu, w sobotę o 19:00. W imieniu księdza serdecznie też całe środowisko zapraszam. Chyba nie przesadziłem w tej chwili. Ksiądz nam przysłał zaproszenie, które wisi tam w naszej salce. Tutaj zresztą mam oryginał, który chyba wczoraj pocztą doszedł, także też jest. Szanowni Państwo, ten rok był trudny, powiem w ten sposób. Mieliśmy szereg na morzu zdarzeń takich wypadkowych, niezbyt miłych. Takie, które nie zdarzają się na co dzień i co roku. Miejmy nadzieję, że przyszły będzie lepszy, tak to kolega mi podpowiada. To znaczy na pewno, żeby nie było tylu wypadków, bo życie jest życie i przyjmujemy je takim, jakim ono jest. Natomiast jeżeli następuje kumulacja zdarzeń w ciągu jednego roku, teraz też dostaliśmy informację parę dni temu, że na statku Łukaszem Demoskim jedna z naszych studentek dostała cumą, która się zerwała stalowo w twarz. No to powiem szczerze, że to nie jest zbyt też miłe. Ja mówię, niech się ten rok już zakończy po prostu. Ładnie. Oby wypadki chodzą po ludziach. Się tak w takim samym gronie spotkali za rok. Wszystkiego najlepszego. Teraz tradycyjnie kapitan Chrostowski przeczyta swój wiersz okolicznościowy, napisany specjalnie na ten rok. Bardzo proszę. Ech, te nasze słone święta, zakrywane czasu mgłami. A najlepiej to nie wiem, bo ktoś mi na wroga ciągle zaglądasz, tam rośnie. To dzisiaj Wigilia, tylko dzisiaj, mojego kolego, który to dzisiaj? No powiedz, no zapomniałeś, no widzisz? 15. Dobre, 15. 2015 w każdym razie, nie? I siedzimy razem tu ładnie z naszymi profesorami, rektorami, astrologami, prawda? Wszyscy tu siedzimy. Rocznik pierwszy, Państwowa Szkoła Morska. Państwowa Szkoła Morska, to my. Pierwszy Państwowa Szkoła Morska. A kto? Niejaki Zbyszek Zdrowski, Polska. Michał Sadowski, Polska. Słynny Krowaczyk Andrzej. Nasz Bart, słynny Bart Katkowski. Nasz nauczyciel astronawigacji. Wspaniały człowiek. A Fiuk Bogusław, fantastyczny przyjaciel, razem ze mną Krakus, 3 lata. No, Jawor Kazimierz, no, pierwszy nasz kapitan portu w ogóle i tak dalej, pilot, niech żyje. No i nasz kochany rektor Wyższej Szkoły Morskiej, pisarz, wspaniały człowiek. Kultura i, że tak powiem, same najlepsze słowa. No, a na końcu kto? Grycler taki jeden, co filmuje. No. To ja, no. A tam reszta. I to dzisiaj, o, temu panu podarowałem dzisiaj książkę. Panie kapitanie, pokaż pan tą książkę, pokaż. Ja dzisiaj dostał ode mnie, o. Widzisz, dostał do mnie, bo on też był pilotem. Także dostał książkę i ma zdjęcie tam tej książce. Dobrego. Ja nie mam tej książki. Ty masz 50 dostałeś, ty. I rozdaję jakby swoje, no. O, prawda. Tak to jest. Ale cieszymy się, że żyjemy. To najważniejsze. Cieszymy się, że żyjemy. No więc dzisiaj jest 15, tak? Dobrze mówiłem? 15? Grudzień.
i Wigilia Kapitańska. I my, i my. PSM, pierwszy rocznik Szkoły Morskiej w Szczecinie. O, a ten nas filmuje. No, Michał, strzelaj. Dobrze strzelone, dobrze strzelone. Panowie rektorowie i młodzież, i nasz nauczyciel. No, jest to. Nasz nauczyciel. A dzisiaj Andrzej przyznał się, że mu cienko na egzaminie szło. Z astronawigacji. Bo dostał nie to, co potrzeba, co się nauczył. Mówi, no, i podchodzi i mówi, cholera, żeby ten płaski był identyfikator, a on dostał kulę, no, zamiast płaskiego, no. A to wszystko przez Lecha, no. Bo najlepiej Borchardt kiedyś mówił, że Ziemia nie jest okrągła. No. A on miał buty tak, że nie było takiej miary w Polsce. No. Patrzcie, moje buty się nie wykrzywiają tak, tylko tak, że gdyby była okrągła, to by się tak wykrzywiały. No i może miał rację. Dowód, że nie jest okrągła. Nie jest kulą. Tak, Borchardt. A jest to.